Cześć wszystkim, tu Jakubis i zapraszam Was dzisiaj na mecz Polski z Argentyną. A ze mną jest specjalny gość, Sebastian FIFA. Hej, siemano ludzie, z tej strony Sebastian FIFA. No i tak to właśnie wygląda. Będziemy grać mecz, który praktycznie będzie na mundialu w Katarze, bo Polska będzie wygrała z Argentyną. Ciekawy jestem, kto wygra, Polska czy Argentyna w rzeczywistości. A w grze, no to się okaże, co lepsze będzie. Więc możemy zacząć ten pojedynek generalnie. Jak coś, to nagrywamy razem odcinek i zapraszam też do mnie na Sebastian FIFA. Tak. Możecie też wbijać na kanał Sebastiana FIFA. Tutaj też fajne odcinki z piłki nożnej. Mecze różne, nie tylko pojedynki. A ten mecz będziemy oczywiście komentować. Ja i Sebastian. Więc zapraszamy. Przed Państwem mecz, który rozgrzeje emocje wszystkich kibiców na stadionie. Polska kontra Argentyna. A ze mną komentuje ten mecz Sebastian FIFA i... I oczywiście Jakubiks. No to zaczynamy. To co, jak myślisz, Polska rozegra dobry mecz, czy słabo rozegra z Argentyną? W Katarze powinni zagrać dobrze. Bo na razie to tak Polska, nasza kadra, w rzeczywistości to tak przeciętnie, bym powiedział, grają. Ledwo co wygrywają, albo remisują, albo przegrywają. Kontra Diego niestety Argentyna, ten wchodzi na prowadzenie. I Sebastian FIFA prowadzi. Argentyna prowadzi 1-0. Sebastian, co powiesz? No powiem tak, no mecz interesujący. Dla oczywiście Polski i Argentyny. Ale bardziej kibicujemy dla Polski. Czy będzie bramka? Niestety nie. Próbował to się rozmować. Chciałem też to bardziej zrobić. Ale nie mi się zorientował. Messi. Będzie biegł w pole karne, Messi. Będzie dośrodkowywał, tak. Messi, ładne dośrodkowanie obrońcy reprezentacji Polski. Wybili główkę. No i teraz, no i odebraliśmy piłkę, Tagliafico, Lo Celso. Pięknie rozegrał to. Tutaj Messiego, Messi, prostopadła piłka, sam na sam, szczęsnym, jak tego nie trafił. Szczęsny, bohaterem. Wista. Czy będzie bramka Zieliński? Na bramkę? Wywali? I gol! A kto strzela? No nasz oczywiście rodak, Polak, rodak. Robert Lewandowski. Orzeł Polski. No Jakubik strzela gola. 1-1. Polska remisuje na razie 1-1. 17 minuta. I wynik jest teraz na tablicy inny niż był. Ale Argentyna tutaj też będzie zaciekle walczyła. Na razie Polska ukończyła rywala, ale jest tutaj. Może się dużo zadzieć. Jeszcze nie wszystko jest posądzone. Tutaj nasi reprezentanci się bronią przed Argentyńczykami. Szczęsny broni zaciekle. Model. Podaje do Rybusa. Rybus. No tu jest sam. Ma trzech na ogonie. Rybus. Ośrodkowanie. Lewandowski. Ale bramka. Na raz i dwa. 2-1 dla Polski i dla Jakubiksa. Tak, prowadzimy w tym meczu i teraz
nasi reprezentanci chwali bardziej przeciwnika. Oczywiście nie spotkali się na tym, czy jakieś tam powiadomienia, ale spokojnie, tutaj ważny jest mecz, więc to się dzieje na tle. Przybice Argentyna. Jakie podanie, Klik, Zieliński, Lewandowski, Juźdak, Lewandowski, Klik, Zieliński. Tutaj próbuję coś zrobić, ale Argentyńczycy się bronią, na siekle. Widzę Argentyna teraz. Będę tutaj próbować wleić bramkę reprezentacji Polski. Dziura kurwa nie, trzeba tutaj ją łatać. O, można tutaj nam strzelić bramkę. Spalony. Jest broni, ale spalony. Jeszcze jest na wpisie na postaw? A jak? Darek? Rybus. Blin. Lewandowski. Już tak spalony, niestety. Ale akcja ładna w wykonaniu naszych kadrowników. Messi. Tutaj próbuje coś zrobić. Messi. Walka jest. Już Messi na broni znowu. Polacy się bronią. Zieliński. No, próbował ładnie podać, ale stracił. Tutaj Argentyńczycy nadal walczą. Już jak podaje to Klika. Klik stan. Klik próbuje tutaj i się stan. Na rybę. Strzał i gol! Kto strzelał? Hatwit! Robert Lewandowski! 3-1 dla Jakubiksa. I hat-trick Roberta Lewandowskiego. 3-1. Argentyna jest upałą. Argentyna tutaj próbuje jeszcze coś działać. Nie sam. Szczęsny konik. No, ale Klika dla Polski. Kamil Glik. Trochę było. Koniec pierwszej połowy meczu. Polska do przerwy prowadzi 3-1. Możecie powiedz o tym spotkaniu, Sebastian. Tak, 3-1 dla Polski. Mecz ciężki dla nas, oczywiście. Ale oczywiście da się to oczywiście nadrobić. Zmianę zrobimy. Klik spodzi Piątkowski. I do tego wrócimy Kozłowskiego za Modera. Grychowiaka, no nie wiem, czy wpuszczę, zastanawiam się, ale dobra, wpuścimy Grychę. Grycha będzie za Klika. No. I tak możemy przejść do drugiej połowy meczu. A mecz oczywiście jest, nie pojawiam, ale w dużych emocjach, bo 3-1. Nasza kadra, nasza reprezentacja Polski prowadzi w meczu. Argentyno. Argentyńczycy czy przybice. Chyba też dziękuję. Dobrze, Messi. Dobrze, zagrywa. Strata. No tak, Argentyna próbowała nam zagrozić pod naszą bramką. Ale już piłka dla Polski. Jeszcze walka. Argentyńczycy czy przybice znowu. Jakaś akcja może ze strony Argentyńczyków w defensie. Ale blokuje nasz reprezentant Polski. To dośrodkowanie. Jest różny, ale jeszcze dobitka. Tu jeszcze Argentyna zagroni. Wbijają nasi. Argentyńczycy znowu tutaj blokują. Znowu kąsi. Polacy się bronią. Dalej Argentyńczycy.
groźnie. Winet ty, musi wybić. Sam tego niestety nie zrobi, ale już ten groźnie podnowa, już ten znowu, prawda? Nie daje się tutaj pokonać Argentyńczyków. Piątkowski podaje do Bereszyńskiego. Bereszyński pobiega rywala, ty sam. Bereszyński. I niestety strata. A już tak zapowiadała się taka piękna akcja z strony naszej reprezentacji Polski i Argentyny. Teraz piłkarze Argentyny przyjdzie. Strzał! Ale szczęsny, nowy plan. Nowa Argentyna. Argentyna znowu teraz znowu będzie atak. Wykonaniu Argentyny. Więc też nie. Szczęsny na obronie. Znowu walka. To jaka walka w kulkardzie naszych reprezentantów. I teraz, czy będzie bramka dająca praktycznie bardzo, jak wypadła. Kiedyś taki wynik generalnie był, jeśli chodzi o mecz reprezentacji Polski z Argentyną. Polska wygrała 4-1. Argentyna tutaj próbuje, ciągle atakuje naszą reprezentację Polski, ale nasi się ciągle bronią te cykle. Wydają sobie tutaj strzelić tej bramki kontaktującej. I oczywiście faul. Mamy rzut wolny dla reprezentacji Polski. No dośrodkowanie, ale złe podanie w wykonaniu naszego reprezentanta. Jeszcze tutaj walka jest. I testy znowu broni Rychowiak. Kozłowski. Kozłowski podaje do Lewandowskiego. Lewandowski pilnowany przez Argentyńczyka i niestety piłka w rękę. Przynoszę Argentyny. Testy i gol. Niestety 3-2. Bramka kontaktowa dla Sebastiana Fify, dla Argentyny. Spokojnie, tu jeszcze prowadzimy jeszcze jedną bramką. Argentyna próbuje coś zrobić. Walczy to ciekle, chleb. Juźwiak. Próbował poddać. Zostaliśmy przechytrzeni przez Argentyńczyków. Messi biegnie sam, Messi zasypuje się na poddanie, ale niestety stracił. Piłka niestety nietelna, no i dla Argentyny. Polska szybko straciła piłkę potrzebnie. Gomez. Co zrobi Gomez? Daje do Martinez. Środkowanie i niestety 3-3. I remis, proszę Państwa. Bramka dla Sebastiana Fify. Di Maria strzela bramkę. No niestety 3-3. Już tak, jak przyjmujesz to piłkę? Darek. Rychowiak. Kozłowski. Jak tu zagrać? Zastanawiam się reprezentacji. Walka. Rychowiak. No piłka na bramkę. To jest. Powiem, walka jest zacięta. Argentyna wyrównała niestety. Mamy 3-3. Próbują tutaj dalej pisać czasem. Ale tutaj jeszcze reprezentacja Polski nie widziała ich słowa. No tutaj się znowu bronili. Jest 3-3. Faul. Petarek tutaj do Polskiego. Polskiego. I teraz przechodzimy do
praktycznie skończył się mecz 3-3, ale zagramy o złotą bramkę. Kto strzeli, ten wygrywa ten pojedynek. Fajnie, mogę nagrać. No dobra, no to remis. No jak się wam podobało, to zasubskrybujcie, skomentujcie, oczywiście dajcie łapkę w górę, jeśli wam się podobało. I to następny materiał może jeszcze się uda z Sebastianem FIFO. Trzymajcie się i cześć, a ze mną był jeszcze Sebastian. Więc... Trzymajcie się i do zobaczenia. Więc u mnie... Zobaczę, jak to wyszło.